wystartowała 10. jubileuszowa edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Silesian Cup. Impreza rozpoczęła się w bardzo dobrym stylu. Do Świdnicy zjechała rekordowa liczba ponad 1000 młodych piłkarzy z 70 zespołów z Polski, Czech, Rosji, Łotwy, Ukrainy i Białorusi. Gwarantuje to wysoki poziom sportowy pucharu oraz moc atrakcji i emocji. Sama inauguracja imprezy obejmowała pokaz z użyciem ognia, występ chill liderek oraz pokazową walkę w stylu taekwondo. 10. międzynarodowy jubileuszowy turniej Silesian Cup już mamy otwarty, tak? Większość drużyn dopisała, tutaj akurat tylko jeden klub nie przyjechał niestety i w tym momencie mamy 70 ekip z 6 państw, z Rosji, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Czech, no i oczywiście z Polski. Turniej od 5 do 8 sierpnia odbywa się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej w Świdnicy. Zawody po raz pierwszy w historii toczą się w 6 kategoriach wiekowych. W sumie w ciągu 4 dni meczowych odbędzie się ponad 300 spotkań, które toczone będą na 8 boiskach. Ranga rośnie, dlatego że co roku coraz więcej drużyn z coraz większej ilości krajów przyjeżdża do Świdnicy. W tym roku ponad 1000 zawodników, czyli wydarzenie, które ma już swoją tradycję, ma swoich przyjaciół, ma swoich partnerów. To bardzo cieszy. Bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, przede wszystkim Dariuszowi Jaworskiemu, który jest głównym sprawcą, inicjatorem tego turnieju. Dzięki jego uporowi, determinacji udało się doprowadzić do tej jubileuszowej edycji. Myślę, że jeszcze wiele, wiele lat przed nami turniejów Silesian Cup. Sportowym emocjom oczywiście towarzyszyły będą dodatkowe atrakcje, jak choćby konkursy z nagrodami, pokazy speców piłkarskich i koszykarskich trików oraz występy cheerleaderek oraz mini edycja Turbo Kozaka. Świdniczanin zamknął się na godzinę w samochodzie podczas upału i nagrał to kamerą. Film stał się hitem internetu. Przez tydzień obejrzało go 500 000 ludzi. Świdniczanin Tomasz Dudziak postanowił sprawdzić, jak to jest w zamkniętym podczas upału samochodzie. Wrażenia były przykre. Najpierw zrobiło mu się gorąco. Potem zaczął się mocno pocić. W końcu poczuł silny dyskomfort. Co miał pokazać eksperyment? Jak czuje się dziecko czy zwierzę pozostawione na czas szybkich zakupów w nagrzanym aucie? Na Świdniczaninie duże wrażenie zrobiły medialne doniesienia o tego typu faktach. Dlatego postanowił sprawdzić to na własnej skórze. W samochodzie temperatura nagrzała się do 44 stopni Celsjusza. 17:51, prawie 50 minut minęło. 49 minut. Pić mi się chce, jestem cały mokry, spocony. 44,4 stopnia. Serce mi łomocze po prostu, jak oszalałe. Nie wiem, czy nie przerwać. Jeszcze tylko 8 minut. 44 stopnie. Film przez tydzień miał 500 000 odsłon na YouTube. Świdniczanie umieścił go na swoim kanale Siema TV. Kilka dni później Dudziak nagrał też sondę wśród Świdniczan i zapytał ich, co sądzą o pozostawianiu dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach. Jak by pan zareagował, gdyby pan zobaczył dziecko zamknięte w szczelnym samochodzie podczas upału i nikogo nie ma, żadnych rodziców, żadnych opiekunów? No, taka sytuacja to jest dla mnie karygodna. Wybiłbym szybę, nawet przez moment bym się nie zastanowił. Nie bałby się pan konsekwencji, że rodzice oskarżą pana o zniszczenie? Uważam, że to w tym wypadku jest mniej ważne. Dobro dziecka tu najważniejsze. No to wybijamy szybę, nie patrząc na to, jakie będą tego konsekwencje, no ponieważ dziecko zamknięte w samochodzie w taki gorący upał, no to coś może się mu stać, zawleknąć powietrza, czegokolwiek. Myśmy od razu zadzwoniły na policję i na pogotowie. A nie bałybyście się konsekwencji, że rodzice was oskarżą o zniszczenie? Nie, dziecko jest ważniejsze. O zdrowie dziecka. Rozbijam szybę i wyciągam stamtąd dziecko. Dziecko jest najważniejsze, szybę można wstawić, a dziecko się liczy. A nie bałaby się pani konsekwencji, że rodzice oskarżą panią o zniszczenie? No to trudno, niech mnie oskarżą. No, spotkalibyśmy się w sądzie i zobaczymy, kto wygra. Co jest ważniejsze? Dziękujemy bardzo. Świdniczanin chce temat kontynuować. Ma zamiar rozmawiać ze służbami bezpieczeństwa o zgodnych z prawem reakcjach na tego typu sytuacje. Na co dzień pan Tomasz pracuje jako informatyk. Kręcenie filmów do internetu to jego pasja.
Siema TV to jego trzeci kanał. Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska złożyła dziś deklarację dotyczącą modernizacji stadionu piłkarskiego na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cała baza sportowa w Świdnicy powinna zostać zmodernizowana. Takie są fakty. Na pierwszy ogień ma pójść stadion. Miejsce, w którym swoje mecze rozgrywa trzecioligowa Polonia Świdnica, nie może być powodem do dumy. Słabej jakości murawa, odstraszające trybuny i zabytkowa bieżnia przejdą jednak niebawem do lamusa. Złożyłam też pewną deklarację i składam ją raz jeszcze. Przystępujemy jako miasto do modernizacji istniejących obiektów sportowych, takiej prawdziwej, gruntownej, która przeobrazi obiekty ośrodka sportu i rekreacji. I jako pierwszy chcemy zmodernizować właśnie stadion, bo za obecny stan jest nam trochę wstyd. Organizacyjnie jesteśmy świetni, natomiast bazę mamy taką sobie przestarzałą. Kilka dni temu podpisałam zgodę na przygotowanie dokumentacji na modernizację tego właśnie stadionu. Koncepcja jest gotowa, wiemy czego chcemy i myślę, że wszyscy Świdniczanie, nie tylko młodzież uprawiająca tę dyscyplinę sportu, będą zadowoleni z tego, jaki wizerunek stadionu będziemy mieli, myślę, że mniej więcej za 1,5 do 2 lat. W planach jest również przebudowa i zadaszenie trybun, a także budowa profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej. Miasto liczy na pozyskanie funduszy na ten cel z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego. Koszt inwestycji miałby wynieść od 3 do 4 milionów złotych. Jeśli uda się pozyskać 2/3 tej kwoty, miasto będzie w stanie ten projekt zrealizować. 10 sierpnia z ruchu całkowicie zostanie wyłączona część ulicy Sikorskiego w Świdnicy. I to nie jedyna taka wiadomość dla kierowców z naszego miasta. Tego samego dnia zamknięty zostanie fragment ulicy Wałbrzyskiej. Urząd Miejski w Świdnicy rozstrzygnął już przetarg na budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulicy Wałbrzyskiej, Polnej Drogi i zjazdu na Witoszów. Wykonawcą zostało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Pieniądze na inwestycje pochodziły będą z różnych źródeł. Termin zaś inwestycji wymuszony został owym montażem finansowym. Dlatego też władze miasta nie mają wyjścia, jak tylko sparaliżować kolejną po ulicy Sikorskiego arterię komunikacyjną. Za tę inwestycję zapłacą samorządy województwa i powiatu oraz miasto. W sumie kosztowała będzie 4 miliony złotych. 10 sierpnia zamknięta w obie strony zostanie ulica Sikorskiego. Ruszy też ten sam dzień modernizacja odcinka Wałbrzyskiej, dokładnie od ulicy Leśnej do ulicy Mickiewicza. Droga tam zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu do końca września.